W tym kongresie padły bardzo ważne słowa, tylko już doszukiwali się sensacji w takim no, zewnętrznym, można powiedzieć, anturażu tego ważnego wydarzenia. No, oczywiście pewnie nie dało się tak zorganizować tego kongresu, aby mogli przemawiać wszyscy. Pamiętajmy, że rząd Prawa i Sprawiedliwości, rząd polski, rząd obecnie nie jest rządem jednej partii, to jest rząd koalicyjny. Przemawiali przywódcy naszych koalicjantów, Jarosław Gowin, wicepremier, szef Polski Razem i pan minister Zbigniew Ziobro szef Solidarnej Polski, przynajmniej prezes Kaczyński, no co oczywiste, jako, jako szef Prawa i Sprawiedliwości, szef tej większości parlamentarnej, która stoi za zarządem i szef całej Zjednoczonej Prawicy i premier Morawiecki, bo e, chcieliśmy pokazać, że kładziemy rzeczywiście w tej chwili główny nacisk na sprawy gospodarcze, e, na to, co się wydarzyło już w sferze gospodarki. A wydarzyło się bardzo wiele bardzo dobrych rzeczy, chociażby e, ustabilizowanie e, finansów publicznych, budżetu, który dzisiaj po pięciu miesiącach praktycznie nie odnotowuje deficytu. Jakaż to inna sytuacja w stosunku do poprzednich ośmiu lat rządów PO, e, PSL? Mamy e, fakt, uszczelnienie systemu podatkowego, mamy znacznie większe wpływy. Do, do budżetu, co pozwala nam planować e, dodatkowe działania w sferze społecznej. E, o tych rzeczach mówił wicepremier Morawiecki. Pewnie trudno e, było więcej tych przemówień e, zaplanować. E, tak szukając dziury w całe można powiedzieć, no i marszałek Sejmu nie przemawiał, i marszałek Senatu, i jeszcze wielu bardzo ważnych polityków, którzy e, byli na tym, e, na tym kongresie, ale co bardzo e, zauważyć, pan e, prezes Jarosław Kaczyński wielokrotnie do pani premier się odwoływał, dziękując jej za za te działania, które rząd podjął i które...